Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym zajmę się zadaniem Jaskinia Snów. Jak widzicie, cel jest 300 metrów stąd. Muszę dołączyć do Lugosa Sinego, czyli syna tego szalonego gościa, który nas wykupił, skazał nas na śmierć, później nas wykupił i w zasadzie to była przysługa za przysługę. Teraz muszę właśnie poszukać tej Jaskini Snów całej, tylko widzę, że tutaj będzie trochę przeszkód na drodze do tej jaskini. No, łącznie z wilkami, no okej. Powiedzmy, że sobie darujemy. Tu się wilki bawią. Dobra, wilku, weź tu wracaj, bo zaraz Koroliszek się nam zainteresuje, a tego bym chciał uniknąć jednak. A nie, to jest widłogon. Ale poza moim zasięgiem, tak czy siak, jednak nie będę tutaj walczył z nim. I co, pasku? No i dobra, możemy lecieć, szukać tej jaskini. Chciałbym też zacząć właśnie znaki zapytania w tej... w tym odcinku czyścić. Jeżeli czas pozwoli, zaraz zobaczymy, jak długie będzie to zadanie w ogóle. Zobaczmy, co ten Lugos będzie miał mi do powiedzenia. A ty tu czego? Chcę rozmawiać z Lugosem Sinem. Słyszałeś? Chcę rozmawiać z Lugosem. A nie chcesz jeszcze wychędożyć Frey Przybłędo? Jeśli możesz to załatwić, to chętnie. Mogę załatwić, że wylądujesz na dnie zatoki z nożem między żebrami. Zjeżdżaj stąd! Nie zmuszajcie mnie, żebym wam zrobił krzywdę. Już mi starczy kłopotów. Myślisz, że mnie nastraszysz? Jorulfa, syna Odmara, zwanego Rosomakiem? Ej, co to za wrzaski? Jakiś obcy na Drakar chce wleść. Mówi, że ma interes, ale... Wpuść go, jak będzie nudził, wyrzuci się go za burtę. To na razie, Jorulfie, synu Rosomaka, czy jakoś tak... Nigdy nie żartuj z mojego ojca! Nigdy! Ponoć jak przyjdzie Ragnarok... Wiesz, kiedy ostatnio miałem na Drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z Velen na targ niewolników w Nazairze! Mów, po coś przylazł. Twój ojciec uznał, że przyda ci się pomoc Wiedźmina, a ja mam u niego dług. Więc co to jest? Mówiłem mu, żeby się nie mieszał, że sam sobie poradzę. Może się myliłeś. Jaskinia Snów to podobno niebezpieczne miejsce. Śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego właśnie tam idę. Dobra, niech będzie, bo stary się będzie pluł. Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Możemy ruszać. To daleko? Nie, rzut kamieniem. Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się, ile jest prawdy w legendach. O, to chyba już. To najlepsi wojowie z mojej drużyny. Pójdą z nami. Jorulfa zwanego Rosomakiem już znasz. A my. A to Uwe Milczek. Zanim wyruszymy, powiedzcie wreszcie coś więcej o tej jaskini. Wolę wiedzieć, z czym będę walczyć. To możesz wiedzieć tylko ty. Starcy mówią, że w Jaskini Snów trzeba się zmierzyć z tym, czego się najbardziej boisz. Co sprawia, że w nocy budzisz się z krzykiem. Coś, co już było, będzie albo być może. Ciekawe, czego się może lękać zabójca potworów. No ale dość gadania. Miecze w dłoń, idziemy! No to chodźmy, zobaczmy, co ta jaskinia będzie sobą przedstawiać. Totem! Wszystko się zgadza. Teraz trzeba zjeść te zioła. Po co jeść zioła? Po co? Żeby pójść dalej, tam, gdzie zaczynają się koszmary. Tak mówi legenda i tak trzeba. Co to za zioła? Czekaj, co ten druid mówił? Szalej, mak, pokrzyk i ten, lulek. O, to czeka nas niezła jazda. Dobra, widzę, że Geralt dla Geralta to nie pierwszy znam. Do ostatniego ziarnka.
Pewnie mam jakieś srogie halucyny. Ja tam nie czuję żadnej różnicy. Ty umwę? Czy jak pytasz niemowę o zdanie, to chyba jednak czujesz. No chodźmy, pora zmierzyć się ze strachem. W sumie będę musiał zapisać grę, o ile będzie to możliwe. Widzicie? Tego Finwala, tam u góry! No faktycznie. Dobra, udało się zapisać. Fajne przeciw koszmarom jaskini snów. Dobra, to musimy teraz biec za tym płetwalem, albo nie wiem, czy ja muszę się zmierzyć ze swoimi koszmarami, czy bronić ich przed koszmarami. Wszystko wskazuje na to, tak jakbym się miał zmierzyć ze swoimi, ale też nie lubię być zależny właśnie od kogoś, bo nie chciałbym, żeby ich coś napadło teraz i żeby zginęli, a zadanie zostało niewykonane. Zobaczmy, co to jest, czyje to są wizje i halucyny. To nie jest ten, co był pogrzeb jego? Jak przybyliśmy na Skligę? To niemożliwe! Widzę, żeście strudzeni walką. Siądźcie ze mną, wypijcie miodu i opowiedzcie o swych przygodach. Dziękujemy, król. My... Nie będę z tobą pił starczy i nie będę tytułować się królem. Zejdź z tronu, póki jeszcze możesz zrobić to własnych siłach. Ty mówisz? Ja przecież... Znów mnie obraziłeś, Uwe Milczku. Za pierwszym razem pozwoliłem, byś sam się ukarał i zachował honor. Ale teraz, teraz zginiesz jak tral, a twoje szczątki skarmię węgorzą. A teraz będę musiał walczyć właśnie, bronić tego Milczka, tak? Żeby przejść dalej. Ciekaw, jak to się dalej potoczy. Nie pamiętam takiego obrotu spraw, czyli dla mnie to jest też nowość, jeżeli chodzi o to zadanie, zlecenie. Nie chcę też spoilerować, czego się spodziewałem, bo tego jeszcze nie było, a na pewno będzie. Już pewnie mam to zadanie w tych zadaniach do wykonania, także nie chcę spoilerować, czego się spodziewałem, ale na pewno nie walki z tymi demonami. Aha, czyli teraz następne koszmary. To był pierwszy koszmar tego Milczka pewnie. Tu się coś przesuwa w ogóle dziwnego, o co chodzi? To są jakieś halucyny, czy... Dziwne. No dobra, zobaczymy następne. Okej, następne halucynacje. Żeby tam był jakiś smok. Syreny. Dobra, ciekawe, czyja to wizja. Zaraz
Czemu Gwen ze mnie zeszło już? Trzynasty poziom, to zlecenie to nie będzie wyzwanie. W jaskini snów zdecydowanie sam bym sobie też poradził. Tink oczyścił cię z zarzutów. Ale nie oczyścił mojego sumienia. Chodźmy stąd. Gościu zabił swojego ojca i on tutaj mówił o honorze, jak chciałem wejść na statek Menda. Okej, to już mieliśmy wizję Milczka, mieliśmy wizję tego Jorul Frosomak. Teraz pewnie została wizja Geralta i tego syna szalonego gościa. Zaraz zobaczymy, z kim się będzie mierzył Geralt, albo właśnie ten syn. To pewnie mój syn, a ja nie boję się niczego. Okej, jakieś dziwne znaki, kolejne takie wirujące są na tym domu. Czyja to wizja? Zeszczałeś się przed całą wsią, taki wstyd. Syn Jarla, trzeba cię było wygnać. Jesteś tylko widziadłem, zjawą! Zjawą twego ojca, którego się boisz, bo wiesz, że nie dorastasz mu do pięt, że go zawodzisz. Jestem lepszym wojownikiem niż on kiedykolwiek był! Udowodnij to, gnojku. No to teraz już wiemy, czym się boi syn Lugosa Szalonego. Zaraz z tobą zatańczę! Nigdy się nie nauczycie. No i co, została wizja Geralta? Ciekawe. Niby tylko zjawa, ale to nie przystoi. Dobra, idziemy do ostatniej wizji. Sam jestem ciekaw, co z czym Geralt będzie się w ogóle mierzył. Już nie, a nie, dobra, bo myślałem, że mi pokazuje mapa, żeby zawrócić. To są chyba mury Kaer Morhen. Tego, co tak na pierwszy rzut oka mogę ocenić. Już by dziki gon. Fajna taka przygoda. Redin. No, ciekawe, jak to będzie wyglądał pojedynek ostateczny z Redinem. Bo prędzej czy później pewnie będzie musiał do niego dojść. Jeżeli będę chciał zakończyć główną fabułę Wiedźmina. Trzeciej części, nie mówię o dodatku, bo w dodatku jest całkiem inna fabuła. Nie związana w ogóle z Dzikim Gonem. Gdzie chłopaki? I tak będzie moja. Po moim trupie. Jak sobie życzysz? Okej, tutaj ziółka wjechały za mocno chyba. Wstawaj Geralt, zesrałeś się. Spłaciłeś swój dług, jesteś wolny. Powiesz ojcu, z czym ci się przyszło zmierzyć w jaskini znów? Pewnie, że tak. Przecież się go nie boję, nie?
To był honor walczyć u twego boku. Bywaj, Geralt. Ja wiem, czy to jaskinia snów to jest faktycznie jaskinia snów. Podejrzewam, że jakby każdy brał jakieś halucyny przed wejściem do jaskini, to każdą jaskinię można by było nazwać jaskinią snów. Ale cóż, skoro tutaj dla lokalnych mieszkańców Skellige tak wygląda jaskinia snów, no to tam się nie będę z nimi kłócił, bo już dostanę następny wyrok śmierci. Gdzie ja jestem? Czy gdzieś tu jest blisko znak zapytania? Bo chciałbym się jednak zająć tymi znakami zapytania. Będę musiał udać się z powrotem na do latarni. Ale płotka. O, płotka chyba zdechła, bo nie mogę jej przyzwać. Albo jeszcze bomba Geraltowi nie zeszła. I nie może jeszcze gwizdać. No i 300 metrów muszę udać się do znaku zapytania kolejnego. Chciałbym jeszcze odkryć przynajmniej ze 2-3 znaki zapytania, a do tego celu będę potrzebował jakiejś łódki, chociaż najmniejszej. Po pierwsze po to, żeby zakotwiczyć gdzieś w jakimś tam zatoczce, która będzie lepszą bazą wylotową do kolejnych znaków zapytania niż to, co jest teraz. Bo tu w pobliżu nie widzę specjalnie takiej sposobności, żeby rozpocząć przygodę z odkrywaniem znaków zapytania. Tutaj muszę też uniknąć gniazda tego króliszka. Czy widłogon? To był chyba widłogon. Okej. Dobra, no to lećmy do znaku zapytania. Tu jest znak i teraz się przeniosę gdzieś, gdzie mógłbym wejść na łódź. Do Holmstein. Gdzie jest łódź? Widzę, że już jest przygotowana łódka i tutaj będę mógł się udać w nią. O kurde. Dobrze, że Geralt się nie zabił. Pamiętam, że w pierwszym albo w drugim Tomb Raiderze też można było skakać na główkę, tylko że jak się skakało Larą na główkę w pomieszczeniach, to ona chyba kark sobie kręciła, skręcała. Chociaż już nie jestem pewien, nie pamiętam, czy tak akurat faktycznie było, czy coś mi się pomieszało. Dobra, gdzie by tu zacząć najlepiej? Dobra, najlepiej to mi się chyba podoba ten znak, tutaj ta kotwica. Te trzy znaki zapytania sobie odkryjemy na zakończenie tego odcinka. A później się udam tutaj na tą wyspę. I się wyczyści ten zaułek taki. Lecimy, nie przedłużamy. Żeby ten odcinek też nie trwał godziny. Dobra, gdzie jest pierwszy znaczek? Mamy, tu jest pierwsza kontrabanda. To jest chyba pierwsze podejście moje do odkrywania kolejnych znaków zapytania po 2 albo 3 odcinkach nawet. W poprzednich odcinkach zajmowałem się zadaniami pobocznymi i też poszukiwaniami. 2 zlecenia wiedźmińskie udało mi się wykonać. No i tutaj też to zadanie z wątku pobocznego. Zacząłem od początku tego odcinka wykonywać to zadanie. Ale robiłem je z tego względu, że właśnie pozwalało mi na to doświadczenie, a w zasadzie brak punktów doświadczenia za robienie tego zadania, bo niestety to było zadanie na 14 poziom. To nie dostałem za wiele punktów doświadczenia, tam po podsumowaniu to może z 6-7. Szkoda, że mi wcześniej po prostu się nie dodało to zadanie do dziennika. No ale dobra, nie ma co narzekać. W sumie mam całkiem sporo pieniędzy, 40 tysięcy orenów już ponad. To mi już tak stabilizuje sytuację, jeżeli chodzi o finanse i też o dodatek serce z kamienia. No, w krew i wino też będę potrzebował dużo pieniędzy, bo tam swoją winnicę będę mógł w sumie przystrajać z tego, co pamiętam. Ale do tego czasu jeszcze trochę minie, bo dodatek zacznę robić dopiero w momencie,
jak skończę główną linię fabularną Wiedźmina 3, to sobie zajmę się po prostu dodatkiem. Chciałbym też zobaczyć, na którym mniej więcej poziomie zakończę główny wątek fabularny w Wiedźminie 3, łącznie ze wszystkimi zadaniami pobocznymi. Wszystkich niestety nie wykonam, bo jedno zadanie już mam na liście niewykonanych, ale no ale to nic. To jest tam zadanie z pierwszego, drugiego poziomu. Śmieszne, najśmieszniejsze było to, że to zadanie wykonałem, a ono i tak trafiło do zadań niewykonanych. Ale już nie będę zaczynał Wiedźmina gry od nowa, zwłaszcza, że już jest ponad 120 odcinków na kanale, także trochę chore by było to, żeby zacząć teraz grę od początku tylko po to, żeby jedno zadanko zakończyć. Może kiedyś się uda, może jakiegoś live'a kiedyś z Wiedźmina uda mi się zrobić bardziej regularnie. To by było w sumie całkiem rozsądne, bo raczej nie będę już nigdy tworzył serii z Wiedźmina 3, chyba że powstanie Wiedźmin 4, ale to też wszystko zależy od tego, jak ta gra będzie wykonana. Cyberpunk prędzej czy później też się pojawił u mnie na kanale, ale... ale wszyscy wiedzą, jak wyglądał Cyberpunk i jak nadal wygląda, że tam nawet nie ma 90% tego, co CD Projekt obiecał, że będzie. Ale już z perspektywy czasu już minął ponad rok od premiery, także już po tym czasie mogę sobie ograć tego Cyberpunka, zobaczyć, co zostało, jakie obietnice zostały spełnione, jakie nie zostały, co jeszcze obiecali twórcy w międzyczasie. Ale to tak jak mówię, nie wiem, kiedy wezmę się za Cyberpunka, bo na razie po Wiedźminie podejrzewam, że będę miał dosyć takich dłuższych serii i skupię się na jakichś takich mniejszych seriach, grach, które kończą się i zaczynają na jednej części, żeby już nie robić takich odcinków serii powyżej 30-40 odcinków, to będzie takie optymalne, z 2-3 serie, może 4, jeśli uda mi się nagrać takiej wielkości, a później się zobaczy. Ok, kolejna kontrabanda. Jeszcze zobaczę w ogóle, czy wyłowiłem coś lepszego. O, pierwszy raz spotykam się z kontrabandą, która składa się aż z 4 kufrów. Całkiem sporo unikatów. W poprzednich też były unikaty. Dobra, zobaczmy. Bo aż jestem ciekaw, co tutaj za fanty się trafiły. Dobra, miecz to wiadomo, że to nie jest nic specjalnego, zbroja też nic fajnego. Kolejna zbroja, która tylko daje perki do żywotności, nic więcej. Nic ciekawego, no to można uznać, że uszłoby nawet. O nie, co to jest, ciężka zbroja z Hindersfjall. Nie. Nic też, raczej nie zamienię tego, co teraz mam, na coś gorszego. Spodziewałem się czegoś lepszego. No trudno. Rozczarowanie. Okay, ja teraz sobie zaznaczę kolejne znaki zapytania, jakie chciałbym odkryć. I tak, na początek kolejnego odcinka kieruję swoją łódź, w zasadzie nie swoje kroki, tylko swoją łódź w kierunku tej wyspy. Tak, żeby już był plan na rozpoczęcie kolejnej serii, kolejnego odcinka. A ja teraz dziękuję Wam za uwagę i widzimy się jutro na kolejnym odkrywaniu znaczników, których zostało już do odkrycia w sumie niewiele, 48. To na tle tego, co zaczynaliśmy, to już jest naprawdę bliżej jak dalej. A teraz dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.